Najmłodsze dzieci też nie pójdą do szkół. Ważna informacja dla rodziców: nowe obostrzenia. Szkoły działają zdalnie. Co z zasiłkiem dla rodziców? Kto może dostać? W związku z przejściem szkół w tryb nauczania zdalnego, rodzice najmłodszych dzieci i dzieci z niepełnosprawnością mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie on przysługiwał przez 21 dni, od 9 do 29 listopada, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego na zasadach, jakie obowiązywały we wrześniu bieżącego roku, poinformowała minister Marlena Maląg. Dodała, że zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni, od 9 do 29 listopada 2020 rok. Kto może skorzystać z zasiłku? Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzice dziecka do 8 lat. Ponadto jest on również wypłacany rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzicom dzieci do 24 roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa. W środę 4 listopada premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnych obostrzeniach wprowadzanych w związku z pandemią. Jednym z nich jest przedłużenie nauki zdalnej dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także dla słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego do końca listopada. Ponadto decyzją rządu od poniedziałku do końca listopada nauka zdalna rozszerzona zostanie także na klasy i inni. Premier poinformował jednocześnie, że opieka w przedszkolach i w placówkach przedszkolnych zostaje bez zmian. 80% wynagrodzenia. Obecnie rodzice mogą korzystać z ogólnych przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Taki zasiłek, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, podszkola, a także w przypadku choroby niani, przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku na wszystkie dzieci. Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 lat. Miesięczny zasiłek opiekuńczy, zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych, wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. W związku z epidemią COVID-19 w marcu rząd umożliwił korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i w żłobkach były zawieszone. Prawo do zasiłku zostało zapewnione do 26 lipca. Później, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, zasiłek został przywrócony w przypadku zamknięcia placówek oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, podszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Na takich zasadach zasiłek przysługiwał do 20 września. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd właśnie zdecydował się na taki krok,